Szanowni Państwo, bardzo proszę o wspólne przyjęcie stwierdzenia przez Pana Burmistrza, Panią Dyrektor, razem z dowódcą. Tutaj na manekinach elementy umundurowania, są to mundury historyczne z tamtego okresu. Na przeźroczach, które są udostępnione na oknach, są tego szare i tutaj elementy typowego życia żołnierzy, którzy są na tych koszarach. Elementy szkolenia, uroczystości i zawias osobiście na to. A pewno mówicie mu wypowiadać, proszę Państwa, które jakaś są od okresu Cesarstwa do dzisiejszych. Można pokazać zdjęcia poszczególnych starych garnizonów. Starasz się, żeby to było połączenie i typowa ekspozycja, także nowoczesności w postaci elementów multimedialnych. Proszę Państwa, że przejdziemy dalej, to jest specjalne miejsce poświęcone gablota pamiątki poruczniku Przybyle, żołnierzowi 3 Pułku Wano Śląskich. Dosyć ciekawe eksponaty, które, że tak powiem, dzięki świętej pamięci poruczniku Przybyle mamy tutaj, są Państwu przedstawione. Bardzo ciekawym elementem, bardzo emocjonalnym w tym zestawieniu jest list brata kapitana Przybyły, który pisał z obozu jeńskiego w Kozielsk. Jest to list pożegnalny do rodziny. Znajduje się on w tej gablocie. Są także legitymacje z obozu jeńskiego, przedstawiające mniej więcej historię porucznika Przybyły, jego szlak bojowy i zasługi w obronie ojczyzny. Państwo, na tych dużych ekranach mają Państwo przypomniane filmy, które wiążą się typowo z historią Łanu, Pułku Piechoty 11. Są to filmy dokumentalne, na których możemy poznać historię tych jednostek.
Ekspozycja poświęcona Poczkowiczu, która kończy okres II wojny światowej i jednostki, historii jednostek, które funkcjonowały w Pułku Łachów i Pułku Piechoty. Przechodzimy do tej części poświęconej jednostkom, które funkcjonowały w rejonie po 1949 roku. Jest to 39 Pułk Artylerii, Dywizjon Rakiet Taktycznych. Thank you.